sobotę odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Już tradycyjnie będzie można zwiedzić wystawy stałe i czasowe, a dodatkowo wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Noc Muzeów to jest taka okazja do tego, żeby przekonać nieprzekonanych, tych, którzy w ciągu całego roku jakoś nie znajdują okazji do tego, żeby odwiedzić muzea z różnych powodów, a w Noc Muzeum, w ten wyjątkowy, niecodzienny, taki oderwany trochę od rzeczywistości dzień, zobaczyć, że te przestrzenie mają kapitalną ofertę. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odwiedzający będą mogli do północy zwiedzić wystawę Królestwo Żelaza czy usłyszeć opowieści o hucie. Będzie można premierowo zobaczyć fotograficzną wystawę czasową. Natomiast w Zabrzu odwiedzający będą mogli wybrać się na spacer chodnikami kopalni Guido i popłynąć najdłuższym w Polsce spływem w sztolni Królowa Luiza. Jeżeli zdecydujecie się przyjechać do kopalni Guido, to musicie poświęcić na zwiedzanie około 2 godzin. Wówczas zjeżdżacie na poziom 320, czyli na głębokość 320 metrów i na trasie wycieczki spotkać można różnego rodzaju maszyny i urządzenia górnicze, które są uruchamiane, także nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć i poczuć. Oczywiście niezapomniana przejażdżka górniczą kolejką również na naszych gości czeka. Natomiast w sztolni Królowa Luiza na trasie podziemne Królestwo Maszyn. Nieopodal, bo w sąsiednich Gliwicach do obejrzenia będzie m.in. wystawa starych zegarów. Będziemy odkrywać tajemnice czasu. Jesteśmy teraz na wystawie poświęconej zegarom, zarówno z kolekcji Muzeum w Gliwicach, jak i Muzeum Narodowego w Krakowie i we Wrocławiu, oblicza czasu. W związku z czym cała nasza noc przebiega pod hasłem między czasem a zegarem. Między innymi nauczymy się wykreślać zegar słoneczny razem z astronomem. Będzie mobilne planetarium, gdzie dzieci mogą oglądać cały wszechświat. Oprócz tego w Gliwickim Muzeum będzie można uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej z Wydziału Elektryki. Najmłodsi będą mogli stworzyć swój własny zegar. Z kolei Muzeum Śląskie zaprasza na wyjątkową noc podróżników, odkrywców i wszystkich, których ciekawią różnorodne kultury. Specjalnie na Noc Muzeów jest nowa wystawa, to jest ta przestrzeń, gdzie jesteśmy w tej chwili, wystawa Arcyświątkarz Wowro. Ale poza wystawami będzie się działo bardzo dużo. Moc atrakcji, bo z jednej strony będzie można się spotkać z kuratorami, z autorami wystaw, porozmawiać o sztuce, o wystawach, o tym jak i dlaczego je stworzyli, dlaczego w takim, a nie innym kształcie. W tym dniu wejścia do muzeów w większości są bezpłatne.